Szczęść Boże, księże arcybiskupie. Szczęść Boże. Moim gościem jest księdza arcybiskup metropolita lwowski, nazywany Mietkiem często, ale nazywa się prawdziwie Mieczysław Mokrzycki. Chcemy w tym spotkaniu z cyklu o papieżu właśnie powiedzieć trochę więcej z tego, jak ksiądz arcybiskup przeżywał te lata, zwłaszcza jako jego drugi sekretarz w Watykanie. Więc to spotkanie w innych warunkach niż zwykle do tej pory, bo w czasie pandemii, ale myślę, że będzie okazją, żeby pokazać naszym słuchaczom, widzom, w jaki sposób księdza arcybiskupa perspektywy Ojciec Święty był postrzegany, kim był, jakim był człowiekiem, jak ten arcybiskup te lata w Watykanie właśnie przeżywał. Ja sobie tak wyznaczyłem trzy takie jakby etapy naszego spotkania, rozmowy. Najpierw może takich parę wątków osobistych, bo myślę, że większość zna księdza arcybiskupa z tych lat posługi przy świętym człowieku w Watykanie. Ale myślę też, że warto pokazać, naszym spotkaniu, jak ksiądz arcybiskup do kapłaństwa też dorastał. To znaczy, jakie były te lata pierwsze w domu rodzinnym, jaki to był dom, jakie to były warunki waszego życia, jaka była ta wiara w waszym domu. I też no, te takie aspekty życia właśnie młodego chłopaka, który do kapłaństwa dorastał. Jak się budziło to kapłańskie powołanie w sercu, w życiu księdza arcybiskupa? Tak, bo zazwyczaj zawsze stawiano mi pytanie, jak to się stało, że zostałem sekretarzem Ojca Świętego. Ale najpierw, żeby być sekretarzem Ojca Świętego, trzeba być kapłanem. I faktycznie ja pochodzę z wielodzietnej rodziny. Jestem czwartym synem. Mam czterech braci, dwie siostry. Na moi rodzice, którzy już nie żyją, mama Bronisława i ojciec Piotr, byli zwykłymi, prostymi ludźmi. Mama była, można powiedzieć, taką gospodynią domową, która wychowywała dzieci, prowadziła dom, gospodarstwo też niewielkie. A tato był chłopem robotnikiem. I pracował a także później na roli, w godzinach już popołudniowych. Jednak wszyscy byliśmy taką rodziną bardzo zjednoczoną, lubiliśmy się między sobą. I tego uczyli nas, do tego nas wychowywali nasi rodzice, którzy byli ludźmi bardzo prostymi, ale głębokiej, głębokiej wiary. Mogę powiedzieć i pochwalić się, że tato był organistą aż do, można powiedzieć, do wieku emerytalnego. Mama, kiedy była jeszcze panienką, opowiadała mi, bo mieszkała zaraz właśnie obok kościoła, to razem ze swoją mamą chodziła do księdza na plebanii, aby robić porządki, potem zawsze ubierała kościół. Dziadek był ze strony mamy też kościelnym, więc takie związki z kościołem i z księżmi były bardzo bliskie. I w domu właśnie raczej słyszeliśmy zawsze pozytywne cechy, sprawy z życia kościoła, z życia kapłanów. Raczej nigdy nie podkreślano jakichś wad czy jakichś potknięć kapłanów. I to umacniało naszą taką więź z kościołem, taką więź, zaufanie do kapłanów. I pamiętam kiedyś na rekolekcjach, jeden z rekolekcjonistów mówił, że pierwsza komunia święta to jest takim nadzwyczajnym dniem. Jeśli w dniu pierwszej komunii świętej poprosisz o coś Pana Jezusa, to na pewno się to spełni. I tutaj myślę, że mogę powiedzieć, i faktycznie w dniu pierwszej komunii świętej powiedziałem wtedy, że chciałbym być księdzem, bo tak się popularnie mówiono. Chociaż jeszcze wiem, że to nie było tak. Taka mała decyzja, ale już właśnie jako wcześniej ministran zawsze kapłan mi imponował, zawsze podobała mi się piękna liturgia sprawowana w naszym bardzo zabytkowym, drewnianym kościółku, małym, ale właśnie takim bardzo przytulnym. I później jako już młodzieniec starałem się jednak tę myśl jakoś odpędzać od siebie, dlatego że zdawałem sobie coraz bardziej sprawę, czym jest kapłan, kim jest kapłan, jakie to jest wielkie wezwanie, w pewnym sensie też wyrzeczenie. I tutaj można powiedzieć, że chodziłem tak na dyskoteki, na różne takie spotkania młodzieżowe,
żeby jednak właśnie może rozpoznać bardziej swoją drogę. Jednak ta myśl ciągle mi przychodziła, można powiedzieć, mnie dręczyła. I tutaj Pan Bóg właśnie później, kiedy zdałem maturę, jeszcze bardziej umocnił to moje powołanie, moje przekonanie. Ale do tego wszystkiego pomagała mi, tak jak wspomniałem wcześniej, moja rodzina, moje rodzeństwo, poprzez takie chrześcijańskie wychowanie. Nie było mowy, żebyśmy w niedzielę nie poszli na mszę świętą, czy na nabożeństwa różańcowe, czy na roraty, czy obowiązek służenia. Później tą swoją taką wiedzę religijną i też duchową, duchowość pogłębiałem poprzez uczestnictwo w ruchu Światło Życie, poprzez wyjazdy na rekolekcje młodzieżowe, pielgrzymki do Jasnej Góry, do Kalwarii naszej pacławskiej. I to właśnie pomagało mi być takim bardziej już dojrzałym człowiekiem, chrześcijaninem. A taka pierwsza myśl o Ojcu Świętym, albo pierwsze, nie wiem, takie wrażenie, które wywołał swoją postawą, nauczaniem, życiem na księdze arcybiskupie. Znaczy pierwszy taki moment, kiedy zachwycił się ksiądz arcybiskup wtedy, jako młody chłopak, młody może już ksiądz, papieżem. Pamiętam takim moim pierwszym idolem, to zawsze takim świętym był święty Maksymilian Kolbe. I nawet będąc w seminarium w Przemyślu na pierwszym czy drugim roku, tak zastanawiałem się, czy właśnie nie wstąpić do zgromadzenia ojców franciszkanów. Jednak potem już ta myśl dojrzewała bardziej, jednak żebym został kapłanem diecezjalnym. Później pamiętam ksiądz Popiełuszko. Był dla mnie takim wielkim bohaterem, wielkim kapłanem. I kiedy byłem jeszcze w szkole średniej, kiedy była konklawy, wybór Ojca Świętego po śmierci Jana Pawła I, katecheta opowiadał nam o Karolu Wojtyle i o tym, że mówi się, że może być wybrany na Piotra naszych czasów. Natomiast później, kiedy Ojciec Święty przybył po raz pierwszy do naszej ojczyzny, mogłem uczestniczyć w takiej pielgrzymce w Krakowie i wtedy właśnie już, można powiedzieć, jego głos, jego nauczanie jakoś pozostawało w moim sercu, chociaż byłem jeszcze wtedy maturzystą, ale już jednak jakoś przemawiał też i do mojego młodzieńczego serca, chociaż go widziałem na tych błoniach z bardzo daleka. Potem były studia w Rzymie, prawda, Angelikum, ta sama uczelnia papieska, na której też studiował wcześniej Karol Wojtyła. Tam też studiuje ksiądz arcybiskup jako młody chłopak. Tam też były pewne takie epizody życia, myślę, delikatne, może intymne, o które chciałem zapytać, jeżeli mogę, o tą też chorobę, o której może mało kto wie, ale był taki moment w życiu księdza arcybiskupa, że już wtedy działy się rzeczy związane w jakiś sposób z papieżem Janem Pawłem II, z jego sekretarzem pierwszym, z jego lekarzem. Czy o tym coś więcej ksiądz arcybiskup nam by chciał opowiedzieć? Tak, święcenia kapłańskie otrzymałem z rąk księdza arcybiskupa, wtedy Mariana Jaworskiego, i po 2 latach bycia wikariuszem na parafii przez rok czasu byłem sekretarzem, kapelanem księdza kardynała Mariana Jaworskiego, jeszcze jako administratora w Lubaczowie. I w tym roku 91, kiedy byłem jego sekretarzem, właśnie przyjechał do Lubaczowa Ojciec Święty Jan Paweł II. I zaraz w czerwcu ksiądz kardynał skierował mnie na studia do Rzymu. Po ukończeniu pierwszego roku, który był dla mnie trudnym czasem, ponieważ miałem już 31 lat, więc i też nauka języka, i potem wykłady, prawda, w języku obcym. Następnie na wakacjach pojechałem zaraz na naukę języka niemieckiego do Niemiec. Sprawiły, że przeżyłem taki kryzys, pewien stres, który spowodował moją chorobę. Na początku lekarze nie mogli zidentyfikować tej choroby i ona powodowała duże osłabienie organizmu, można powiedzieć bardzo wychudnięcie do 56 kg i ksiądz kardynał był zaniepokojony moim zdrowiem, kiedy przyjechałem już po wakacjach do domu i powiedział, żebym porozmawiał z księdzem Stanisławem Dziwiszem i czy nie mógłby mnie ktoś tam w Rzymie zbadać. I faktycznie pojechałem wtedy z księdzem kardynałem do Castel Gandolfo, gdzie przebywał Ojciec Święty Jan Paweł II. Tam spotkałem się z lekarzem
Ojca Świętego panem doktorem Renato Buzzonetti, który na pierwszy rzut oka, tak można powiedzieć, za pierwszym spojrzeniem wyznał moją chorobę. Była to tarczyca, nadczynność. I później po kilku badaniach i przyjęciu lekarstw szybko powróciłem do sił i do zdrowia. Niektórzy mówią, że to oni, ci duchowni, ksiądz i lekarz Buzzonetti, uratowali poniekąd księdzu życie. Czy też taką opinię ksiądz arcybiskup podziela? Tak, to ksiądz, pan doktor Buzzonetti często zawsze żartował. Ty jesteś moim dłużnikiem, bo uratowałem ci życie. Tak można powiedzieć, dlatego że tutaj w Polsce leczono mnie na lampie, na jakieś robaki, na wątrobie, bo były wtedy jakoś takie tradycyjne, a to mi się troszeczkę też potwierdzało, bo faktycznie zjadałem wtedy dużo bananów, będąc nawet na tym kursie języka niemieckiego w Niemczech. I można powiedzieć, że tutaj tak opatrzność Boża sprawiła, że mogłem właśnie skorzystać z dobrej opieki lekarskiej. A czy śniło się w ogóle w jakikolwiek sposób księdzu arcybiskupowi, że być może po studiach na Angelikum w Rzymie, też pracy potem w kongregacji, krótki epizod, pracy nad beatyfikacyjnym procesem biskupa Bilczewskiego, będzie moment takim, no, w życiu konkretny, że nagle wszystko się zmienia i zostawia ksiądz, wtedy młody ksiądz, wszystko, ksiądz prałat, i wtedy podejmuje zupełnie inną posługę w innym miejscu, gdzie, no, przez kilka lat, jak wiemy, spędził no, ważnych momentów, pewnie wiele, w Pałacu Apostolskim. To znaczy, o tym nie myślałem, ponieważ po skończeniu studiów ksiądz kardynał miał takie plany, abym został ojcem duchownym w seminarium w Lwowie. Potem jednak zmienił decyzję i chciałabym najpierw przeprowadził proces do beatyfikacji sługi Józefa, arcybiskupa Bilczewskiego. Jednak i tutaj, tak jak wszyscy księża czy studenci, zawsze chodziłem na plac świętego Piotra, kiedy była tylko możliwość, aby uczestniczyć w modlitwie Anioł Pański, czy w audiencji środowej, czy w jakichś innych celebracjach. I tak jak wszyscy inni, zawsze z takim zainteresowaniem, ciekawością spoglądałem w apartamenty Ojca Świętego, w te jego okna, z których wychodziło światło na plac świętego Piotra. Do tego nawet też nie byłem przygotowany, bo wiemy, że księża, którzy pracują w dykasteriach watykańskich czy w sekretariacie stanu w Watykanie, raczej kończą akademię dyplomatyczną. Oni mają właśnie już taką utorowaną drogę, są bardziej do tego przygotowani. Ja, tak jak podobnie też i ksiądz, kończyliśmy tylko uniwersytety papieskie. Czy w związku z tym co się potem wydarzyło? Są jakieś, nie wiem, wcześniejsze, zdaniem księdza arcybiskupa, momenty, które wpłynęły na tę decyzję kogoś w Watykanie, że ksiądz nagle znajduje się w takim miejscu i rozpoczyna jakąś posługę, ważną posługę przy Ojcu Świętym? Czy jakieś były przesłanki wcześniejsze, czy kontakty być może kardynała Jaworskiego? Ta przyjaźń, o której wiemy, z papieżem Janem Pawłem II, była też jakimś, no, impulsem, żeby pomyśleć o księdzu właśnie jako sekretarzu późniejszym papieża? My wiemy, że we wszystkim zdajemy się opatrzności Bożej, że Pan Bóg wobec każdego z nas, wobec każdego człowieka ma swoje plany i przygotowuje nas do pewnej funkcji, do pewnej odpowiedzialności, do pewnego powołania, posłania. I tak jak tutaj ksiądz Rafał wspomniał, ksiądz kardynał Jaworski był takim bliskim przyjacielem i on jako jedyny z konferencji Episkopatu Polski mieszkał w apartamentach Ojca Świętego. Kiedy byłem studentem, to kiedy kardynał przyjeżdżał, to towarzyszyłem mu, więc przy tych różnych spotkaniach miałem także możliwość spotkać, zobaczyć się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, czy z księdzem kardynałem Dziwiszem, wtedy sekretarzem, pierwszym sekretarzem Ojca Świętego. I w ten sposób może dałem się im bardziej bliżej poznać. I kiedy mój poprzednik, drugi sekretarz, ksiądz prałat Monsignor Tu, Wincenty Tu, kończył już 78 lat, już był w starszym wieku, potrzeba była zmiany, więc wtedy Ojciec Święty tak pomyślał wtedy o mnie. To spotkanie właściwie pierwsze z Ojcem Świętym, to było to spotkanie w momencie choroby księdza arcybiskupa wtedy? Czy były inne spotkania jeszcze wcześniejsze, czy może potem jakieś kolejne przed tą posługą przyjętą w Pałacu Apostolskim?
takie bliższe spotkanie z Ojcem Świętym to było w 91 roku, tak jak wspomniałem, podczas jego pielgrzymki do Polski, do Lubaczowa, kiedy odwiedził właśnie rezydencję księdza arcybiskupa Mariana Jaworskiego, wtedy byłem jego sekretarzem. Następnie właśnie, kiedy już byłem studentem, miałem możliwość czasami być zaproszonym na mszę świętą, czy podczas innych przyjazdów księdza kardynała Jaworskiego do Watykanu. I takie pamiętnym dniem był także, była kolacja w przeddzień mojej obrony doktorskiej, na którą przyjechał ksiądz kardynał Marian Jaworski. Wtedy Ojciec Święty zaprosił mnie, więc to taki był dla mnie jednocześnie też i relaks, ale z drugiej strony i podwójne takie zdenerwowanie, bo jutro obrona, a tu jeszcze kolacja z Ojcem Świętym Janem II. No było to ogromne przeżycie, ale też z błogosławieństwem ta obrona poszła o wiele lżej. Często się mówi w tych wspomnieniach księdza arcybiskupa osobistych o osłupieniu, o pewnym oszołomieniu wręcz w tych pierwszych dniach posługi przy Ojcu Świętym, jak się okazało, że jednak ten człowiek, ksiądz Mokrzycki, ma być sekretarzem papieża, więc te pierwsze dni były chyba trudne z tego, co ksiądz mówi w wielu miejscach też. Jak to było tak naprawdę? Jakie odczucia towarzyszyły w tych pierwszych dniach posługi przy Ojcu Świętym? Ja wspomniałem o swoich takich obawach księdzu kardynałowi Dziwiszowi, że nie jestem do tej pracy tak bardzo przygotowany, bo nie ukończyłem Akademii Dyplomatycznej, nie znam wielu języków. Ale tutaj ksiądz kardynał Dziwisz dodał mi takiej otuchy, dodał mi takiej odwagi, mówił: nie martw się, poradzimy sobie razem. I kiedy powiedziałem o tym znanemu księdzu biskupowi, arcybiskupowi Marianowi Jaworskiemu, o tej propozycji, z pewnością już o tym wiedział, to też mi dodał takiej odwagi i przede wszystkim zachęty, mówiąc mi, że Ojcu Świętemu się nie odmawia. I tutaj można powiedzieć, że przyszedłem do Ojca Świętego z też takim lepszym, podołam tym wszystkim oczekiwaniom, obowiązkom, jakie mnie czekają. Ale to pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym właśnie przy windzie, później przy kolacji, a już to pierwsze takie moje wystąpienie, kiedy przedstawiałem do wglądu Ojcu Świętemu dokumenty, listy, do podpisu, to właśnie ten taki lęk, strach szybko minął, ponieważ zauważyłem, że Ojciec Święty jest takim człowiekiem bardzo spokojnym, że nie okazywał tutaj jakiegoś pośpiechu, zdenerwowania. Był bardzo taki cierpliwy i wyrozumiały. I taki był do końca. Tak sobie myślę o tych początkach. One pokazują na pewno już te pierwsze cechy takie ważne papieża Jana Pawła II, które ksiądz rozpoznawał jako jego sekretarz. Czym tak naprawdę, w czym się przejawia taka praca sekretarza na co dzień? Coś tam wiemy oczywiście, ale generalnie jakie były główne takie działania księdza jako sekretarza Ojca Świętego każdego dnia? Jakie obowiązki, jakie plany się z tym wiązały? Ja już byłem czwartym, drugim sekretarzem Ojca Świętego i tutaj drugi sekretarz jest odpowiedzialny za biuro, za przygotowanie do wglądu wszystkich dokumentów, listów, które przychodzą z sekretariatu stanu. I tą dokumentację, te listy, czy bulle do podpisu pokazywałem Ojcu Świętemu dwa razy dziennie. Było to rano i wieczorem. Były to listy od poszczególnych biskupów, kardynałów, głów państw, ale także i te czasami proste od dzieci czy od osób starszych. I tutaj także była taka wprowadzanie gości na spotkania z Ojcem Świętym, począwszy już od porannej mszy świętej, towarzyszenie tym gościom, później organizowanie takiego codziennego życia w domu Ojca Świętego. A także właśnie uczestniczyliśmy w codziennym życiu Ojca Świętego Jana Pawła II, od porannych modlitw, msza święta, na wszystkich wysiłkach, posiłkach, a także miałem tą możliwość podczas mego pobytu uczestniczyć w wielu także podróżach apostolskich do innych krajów z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Było to dla mnie takim wielkim wyróżnieniem, a także wielką radością, bo wtedy mogłem także poznać Ojca Świętego w tych jego
właśnie posłudze Piotra naszych czasów, który idzie na cały świat do wszystkich ludzi. A taka najtrudniejsza rzecz, wyzwanie w tej posłudze sekretarza, która księdza może jakoś przerosła na początku, czy zaskoczyła, jakieś wyzwanie, które z tym się wiązało, co by to było? Myślę, że zawsze mówimy, że jesteśmy takimi sługami nieużytecznymi. Może jeszcze bardziej mogłem więcej jakoś pomóc Ojcu Świętemu, czy to poprzez lepsze przygotowanie się do streszczenia poszczególnych listów, czy innych spraw, które przedstawiałem Ojcu Świętemu, ale zawsze był zadowolony. Myślę, że takich trudności nie było. Jedyną może taką trudnością, którą czasami odczuwałem, to jednak ten długi dzień pracy, bo zaczynaliśmy go od porannych godzin z krótką przerwą, to co nie każdego dnia, tylko co drugi dzień po południu z półtora godziny, potem do późnych godzin wieczornych, do godziny 22:30. Czyli taka stała gotowość i stała obecność przy Ojcu Świętym. Ale to jest taka właśnie rola. Czyli czuliśmy się bardziej już domownikami niż właśnie pracownikami czy sekretarzami Ojca Świętego. Po prostu tak jak w rodzinie dzieci z rodzicami przebywają od rana do wieczora. Czy w tej posłudze świętemu, bo wiemy, że jest świętym papież, był też jakiś czas wolny na takie prywatne, nie wiem, jakieś pasje, na hobby, na spotkanie z przyjaciółmi, czy w ogóle to było zupełnie niemożliwe w takim wymiarze posługi, jaką pełnił ksiądz arcybiskup jako sekretarz Ojca Świętego? I tak jak wspomniałem, myśmy mieli bardzo taki bardzo taki systematyczny też grafik i tego wolnego czasu nie było wiele, jedynie właśnie po obiedzie, to już pod koniec pontyfikatu Ojca Świętego, półtora godziny. Ale to nie każdego dnia, bo jednego dnia miałem dyżur i zawsze było czytanie różnych lektur. I ten czas właśnie na spotkanie z przyjaciółmi, czy z jakimiś gośćmi, którzy przyjeżdżali do Rzymu, którzy chcieli się ze mną spotkać, to poświęcałem, to miałem do dyspozycji tylko te półtora godziny. I to prawda, że czytał ksiądz arcybiskup, jako sekretarz lektury Ojcu Świętemu, inne osoby też czytały, z tego co sam wyczytałem w wywiadach księdza arcybiskupa. I prawdą jest też to, że papież był tak bardzo inteligentny, mądry, że potrafił być tak podzielny, że czytał, słuchał jednej lektury, a drugiej przy okazji i tak do końca życia było rzeczywiście w jego pontyfikacie. Ojciec Święty wiemy, że był głową państwa, głową kościoła, miał wiele audiencji, spotkań, i tych oficjalnych, i tych prywatnych. Wykorzystywał każdą chwilę, nawet właśnie na wszystkich posiłkach zapraszał gości, ale był człowiekiem bardzo z takim zdyscyplinowanym, bardzo zorganizowanym. Nie było właśnie tej straty ani żadnej chwili, żadnego momentu. I mimo tylu obowiązków, to każdego dnia na czytanie różnych lektur, czy to teologicznych, czy literackich, czy historycznych, dogmatycznych, przeznaczał 3 godziny. 1,5 godziny po obiedzie i 1,5 godziny po godzinie 21 do 22:30. Siostra Eufrozyna, która już zmarła niestety, opowiadała mi, że po pierwszych latach pontyfikatu, tu przez wiele lat, i właśnie wieczorem, kiedy czytała Ojcu Świętemu książki, to kiedy Ojciec Święty czytał książki, to ona w tym czasie czytała mu artykuły z różnych czasopism, czyli właśnie słuchał i czytał. Potem, kiedy ja już przyszedłem, to wiemy, że już był troszeczkę w podeszłym wieku, było mu to trudniej, to było tylko czytanie na głos i Ojciec Święty wtedy już tylko słuchał. A dobór lektur, dokonywał tego doboru ktoś z Was, z tą papieskiego, sekretarzy, czy sam Ojciec Święty wskazywał, ta książka tak, a ta na przykład nie? Tak, Ojciec Święty wybierał sobie sam książki, miał przygotowane, można było, była kolejka, poszczególne książki czekały na to, żeby właśnie Jan Paweł II wziął je do ręki. I zawsze te książki były, tak można powiedzieć, segregowane. Jedne Watykanie, niektóre już były odłożone na okres pobytu w Castel Gandolfo. Czyli o tym decydował Ojciec Święty. I tak jak kiedyś wspomniał ksiądz profesor Styczeń,
że książki dla Ojca Świętego to były tak jakby narkotyki. Kiedy on zobaczył jakąś książkę, to nie przeszedł obok niej obojętnie. Każdą musiał wziąć do ręki, przeglądnąć i odkładał. I dlatego sam był zdolny dyktować homilię, przemówienia, swojej wypowiedzi z głowy, bez cytowania, bo miał to wszystko gdzieś w sobie wcześniej przepracowane, przemodlone? Tak, Ojciec Święty, jak widzieliśmy, spotykał się z ludźmi z różnych sfer, dziedzin i nigdy jakoś właśnie nie miał tutaj lęku, jakiegoś obawy przed spotkaniem, co powiem, o co zapytam, czym będę rozmawiał, bo właśnie z każdym potrafił nawiązać rozmowę. W tym pomagała właśnie mu ta codzienna lektura. I kiedy byłem studentem i mieszkałem w kolegium międzynarodowym San Carlo, często od swoich kolegów księży słyszałem, że z pewnością Ojciec Święty Jan Paweł II nie pisze tych wszystkich encyklik, listów czy homilii, bo my jako studenci nawet nie nadążaliśmy wszystkich przeczytać. Ale kiedy właśnie przyszedłem do Ojca Świętego, przekonałem się, że Ojciec Święty pisze je sam, bo do 1997 roku pisał wszystko własnoręcznie. Potem dopiero zaczął dyktować. I trzeba powiedzieć, że nawet do każdej homilii tą treść taką teologiczną, biblijną Ojciec Święty zawsze dyktował na półtora strony, dwie strony. Potem dopiero były uzupełniane jakaś część historyczna, czy dostosowana do danej sytuacji, czy danego kraju. Jest taka opowieść księdza arcybiskupa w przeszłości, która jest nawet zapisana o tym, jak dyktował Ojciec Święty jakieś ważne przemówienie. Arcybiskup szybko pisał skrótowo, nie zdążył w całości skomponować tego tekstu, a potem coś się ciekawego stało, co myślę można tutaj powiedzieć. To, o to bardzo proszę. A Ojciec Święty później towarzyszyłem Ojcu Świętemu zaraz na tych audiencjach oficjalnych, bo ksiądz kardynał wtedy miał jakieś inne spotkania. I audiencje skończyły się wcześniej, była chwila czasu przed obiadem i Ojciec Święty poprosił o ten tekst. Ja go nie zdążyłem właśnie uzupełnić, poprawić i zostawiłem Ojca Świętego i poszedłem, żeby właśnie wprowadzać, pamiętam wtedy biskupów z Polski na obiad. I kiedy Ojciec Święty przyszedł na obiad, ze dwa razy tak spoglądnął na mnie i mi tak pogroził. I pamiętam, że ksiądz arcybiskup tutaj z archidiecezji łódzkiej do mnie później się zapytał, co się stało, dlaczego Ojciec Święty ci tak groził. A oczywiście wtedy nie miałem odwagi, żeby przyznać się dlaczego, ale to było takie sympatyczne. Oczywiście to nie było jakieś takie ze złością ten gest Ojca Świętego Jana Pawła II, ale właśnie był nie z tego nie bardzo zadowolony, że nie dostał w pełni tekstu. Często chwali ksiądz arcybiskup papieża za to, że był dobrym przełożonym, dobrym szefem, mówiąc tak bardzo, bardzo skrótowo, może nieelegancko. Ja tu wpisałem sobie kilka cech, które wydają mi się jakoś porządkują wypowiedzi księdza arcybiskupa o Ojcu Świętym. Do nich bym prosił się na chwilę może odnieść, chyba że jakieś są jeszcze tu brakujące cechy charakteru, które można by ewentualnie dołożyć, to też o to bardzo, bardzo proszę. Napisałem tak: samodzielny, dobry, uporządkowany, mądry, święty, to wiemy, i rozmodlony. Czy w tych słowach, w tych cechach osobowości odnajduje księdza arcybiskup w pełni całego Jana Pawła II, czy to są to jeszcze skrótowe moje jakieś takie myśli, które próbuję tutaj w naszym spotkaniu, w rozmowie podpowiedzieć? Tak, myślę, że ja zgadzam się z tymi wszystkimi cechami, które tutaj ksiądz Karapał wymienił. I na pierwszym miejscu bym właśnie postawił tutaj człowiek rozmodlony, bo nieraz zastanawiamy się, skąd Ojciec Święty czerpał już tyle sił, prawda? Skąd miał taki szczególny charyzmat? Wiemy, że ten dar modlitwy już miał od początku swojego życia, już jako dziecko, patrząc na rozmodlonego swego tatusia. Później sam chodził często do kościoła, do kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Czyli tą siłę i taką mądrość czerpał z natchnienia Bożego, z modlitwy. Tak, był bardzo pracowity, bo właśnie tak jak wspomniałem, wykorzystywał każdą chwilę.
Na przykład był bardzo zdyscyplinowany, o czym powiedziałem, miał taki harmonogram dnia, program dnia, którego się bardzo ściśle trzymał, bo na przykład kiedy przyjeżdżał nawet jego bliski przyjaciel, ksiądz kardynał Marian Jaworski, który mieszkał przez tydzień czasu w jego apartamentach, był zaproszony codziennie na mszę świętą, kilka razy albo parę razy na śniadanie, a jeden raz tylko na obiad albo na kolację i wtedy mógł zreferować Ojcu Świętemu sprawy swojej diecezji, ale nie było tak, że po obiedzie zamiast czytania lektor półtora godziny, to Ojciec Święty powiedział: Marianku, przyjdź na kawę, posiedzimy, porozmawiamy. Tego już nie było. I Ojciec Święty konsultował ze swoimi najbliższymi współpracownikami, czy to z dekasteriów, czy z sekretariatu stanu. Na przykład też często wspominał o księdzu kardynale Wyszyńskim. Mówił, że od księdza kardynała Wyszyńskiego wiele się nauczył. To całe milenium ineunte, adveniente, cały jubileusz, bo to powiedział, zaczerpnąłem z roku jubileuszowego chrztu Polski. Więc tak potrafił także właśnie też skorzystać z doświadczenia innych, a przede wszystkim uczył się tej mądrości też z życia świętych, których tak bardzo naśladował. W swojej kaplicy miał też kilka relikwii, do których podchodził 3 razy dziennie z wielkim taką czcią i szacunkiem. I był przede wszystkim też, tak jak mówił też do młodzieży, wymagający od siebie, ale też od innych. Wszyscy wiedzieli, że muszą być bardzo punktualni, systematyczni, odpowiedzialni, że to, co Ojciec Święty prosi, czy pragnie zrealizować, że to byłoby zrobione na czas. I tutaj trzeba, można powiedzieć, że nadał pewien taki ton, rytm w życiu wszystkich dekasteriów i kurii rzymskiej. Są jakieś osobiste wątki, intymne, nie wiem, takie bardzo osobiste rozmowy pomiędzy księdzem arcybiskupem a Ojcem Świętym, które nosi w pamięci księdza arcybiskup do dziś i którymi żyje, którymi się karmi w momentach trudnych, momentach może wyzwań duszpasterskich. Wiemy, że tak też mówi się tak, że to się zwracał do księdza Mietek, księże Mietku. Czy tak to było, czy trochę inaczej? I jakie były te spotkania, te rozmowy, o których można powiedzieć przed kamerą? Tak, myślę, że mogę powiedzieć tak tutaj śmiało. Ja nie jestem jakimś wielkim, nie byłem i nie jestem wielkim naukowcem, czy teologiem, czy filozofem. Więc Ojciec Święty te rozmowy takie filozoficzne, teologiczne to prowadził, czy to z księdzem często profesorem Styczniem, czy księdzem ojcem Drążkiem, czy księdzem kardynałem Jaworskim, kiedy przyjeżdżał też do Ojca Świętego. Natomiast kiedy my chodziliśmy czasami po ogrodach w Castel Gandolfo, czy tutaj w Watykanie, to raczej były takie proste rozmowy, takie bardzo bezpośrednie. Ojciec Święty czasami pytał się właśnie o takie moje życie prywatne, o rodzeństwo, czy też jak tutaj właśnie sobie radzę przy Watykanie, czy jak w moich takich kontaktach też z kolegami. A jednocześnie był taki właśnie bardzo bezpośredni, bardzo równy i często, kiedy spacerowaliśmy po ogrodach, to mówił: Mieciu, śpiewaj, prawda, żeby, bo bardzo lubiał słuchać i śpiewać. Wiemy, że w poprzednich też latach czasami właśnie tutaj myślę, że mogę się przyznać, chociaż mój sekretarz zawsze mnie gani za to. Ojciec Święty lubiał, kiedy ja gwizdałem, bo kiedyś pani Wanda Pułtaska podsłuchała mnie, że ja gwizdzę i potem mówię: Ojcze Święty, ksiądz Mieciu, u mnie pięknie gwizdać, niech Ojcu Świętemu zagwizdzę. I często Ojciec Święty mówi: zagwizdź Mieciu, zagwizdaj nam tutaj. Także taki był właśnie bardzo bezpośredni i taki też naturalny i bardzo życzliwy. Na myśl przychodzi mi od razu sytuacja z pewnego poranka i godzinki, które były śpiewane bodajże i kiedyś ksiądz arcybiskup miał inny pomysł na to, jak to można obejść, ale się nie udało. Czy o tym możemy też dwa słowa? Tak, Ojciec Święty, tak jak wspomniałem, wykorzystywał każdą chwilę na pracę, na modlitwę. I zawsze widzieliśmy Ojca Świętego w skupieniu, kiedy przychodził na audiencję, kiedy przyjeżdżał na parafię, zawsze był w milczeniu. Jeśli trzeba było coś zapytać, to ksiądz kardynał mówił: Ojcze Święty, czy mogę przerwać? Wiemy, że rozpoczynał swój dzień
i odleżenia krzyżem i odmawiania cząstki różańca świętego. Potem szedł dopiero na poranną toaletę i rozmyślanie. Już przy ostatnich latach, miesiącach swego życia Ojcu Świętemu pomagaliśmy w tych czynnościach i właśnie tutaj modliliśmy się, Ojciec Święty modlił się, słuchając nas, bo przygotował nas do tego, jak właśnie się modlił każdego dnia. I między innymi też trzeba było śpiewać godzinki, bo on codziennie śpiewał godzinki. I tutaj nie było nam to tak bardzo też proste, bo też razem z siostrą Tobianą przy takich różnych czynnościach wtedy tak wspomniałem, czy nie moglibyśmy właśnie puścić z magnetofonu te godzinki. Początkowo Ojciec Święty jednak nie chciał się zgodzić, ale jednak później jednak pozwolił nam i już było nam lżej, bo śpiewaliśmy razem i było nam łatwiej. Tak sobie myślę, 9 lat posługi przy Ojcu Świętym Janie Pawle II to długo czy krótko? To jedno pytanie w życiu księdza arcybiskupa. Wiemy, że to najwspanialszy czas, o którym mówi ksiądz arcybiskup często. I drugie pytanie od razu, co zmieniło się w Janie Pawle II, w jego, nie wiem, planie życia, dnia, co ewoluowało może w jakiś sposób od tego momentu, od początku posługi księdza arcybiskupa przy nim, aż do jego śmierci? Tak, takie codzienne życie nie jest męczące, prawda? Bo obowiązki drugiego sekretarza nie były aż tak bardzo ciężkie, nie były tak bardzo męczące intelektualnie, tak jak wspomniałem, to było tylko streszczenie pewnych listów, dokumentów, które przychodziły do Ojca Świętego, a reszta to była taka organizacja każdego codziennego dnia. I tylko po prostu był to dzień pracy dość długi, ale spędzało się go z tak bardzo z wielką taką radością i można powiedzieć z takim zmęczeniem nie stresowym, tylko właśnie takim miłym, można powiedzieć. Każdy dzień się kończyło miłym wspomnieniem. Natomiast Ojciec Święty Jan Paweł II, mimo właśnie starzenia się, tak można powiedzieć, czy postępującej choroby, jednak do końca zachował ten regulamin, ten swój porządek dnia. Pamiętam, w Castel Gandolfo co roku urządzał sympozja. Jeden rok to były sympozja literackie, a drugi rok takie matematyczno-fizyczne. I Ojciec Święty uczestniczył w tych wykładach do południa i po południu, a potem, tak jak wspomniałem, musiał zrealizować całe swoje obowiązki, całe swoje taki swój program dnia. I kiedyś ksiądz kardynał Dziwisz mówi, może Ojciec Święty po południu by już nie szedł na te wykłady, bo z pewnością są męczące. Było to też w lipcu, gorąco. A Ojciec Święty mówi, nie, czemu męczące? Mnie to nic nie kosztuje, a ja tyle się dowiaduję. I taki właśnie był. I przy końcu życia pamiętamy osobisty lekarz, pan doktor Buzonetti mówił, po co my tak ciągniemy Ojca Świętego? On tak wprost powiedział, leczemy po tych parafiach rzymskich, po tych pielgrzymkach różnych, żebyśmy go już tak nie upokarzali, bo widzieliśmy, że Ojciec Święty już nie mógł sam chodzić, poruszać się, często właśnie już przejeżdżał na wózku. Ale to nie była nasza decyzja. Ojciec Święty do końca właśnie chciał być obecny w swojej posłudze, w życiu Kościoła. Jeździł właśnie nawet na parafie rzymskie, dalej właśnie jeździł na pielgrzymki, przyjmował każdego dnia wszystkich biskupów czy inne oficjalne audiencje, spotkania. Do końca właśnie był sobą i do końca był Piotrem naszych czasów. Tak sobie myślę, że w tym wszystkim, co tutaj mówi ksiądz arcybiskup, już się wyłania nam taki osobisty obraz Jana Pawła II, bo o to chodzi nam w tym naszym spotkaniu, żeby to było przez pryzmat życia posługi księdza arcybiskupa. I teraz jakby chcę przejść do tego etapu trzeciego, do papieża i ludzi, że papież i ludzie bliscy, współpracownicy, ludzie, którym posługiwał, którym służył przez całe swoje życie. I myślę, że taką jedną z ważniejszych postaci już w trakcie pontyfikatu był niewątpliwie papież późniejszy, jego następca, Benedykt XVI.
jeszcze jako prefekt kongregacji, który bywał często, o czym też wiemy, u Jana Pawła II, więc jak te relacje między nimi wyglądały? Czy to już były od samego początku tak pełne serdeczności te spotkania, czy dopiero się to kształtowało z biegiem lat, czasu, ta przyjaźń między nimi, o której też wiemy? Myślę, że ojciec święty Jan Paweł II zawsze zachowywał taki pewien dystans. Myślę, że musiał się przekonać też do drugiego człowieka. I tutaj, tak po ludzku mówiąc, miał taką dobrą rękę, bo zawsze potrafił sobie dobrać dobrych współpracowników w dykasteriach watykańskich czy w sekretariacie stanu, bo pamiętamy, że pontyfikat Jana Pawła II był bardzo taki prężny. Działo się bardzo wiele rzeczy i to wszystko trzeba było przygotować na czas na odpowiednim poziomie. I Ojciec Święty, pamiętam, kilka razy mówił, że jeśli chodzi o doktrynę wiary, to mogę być spokojny, mogę spokojnie spać, bo tam mam księdza kardynała Ratzingera. I Ojciec Święty bardzo go cenił, zresztą zaraz jako młodego też arcybiskupa Monachium wezwał go, zabrał go tutaj sobie do Rzymu. I zawsze widziałem, że kiedy właśnie towarzyszyłem księdzu kardynałowi, bo on przychodził na te audiencje w godzinach wieczornych do Ojca Świętego, do godziny 18.30 do 19.30 w każdy piątek, z jakim wielkim takim szacunkiem właśnie Jan Paweł II odnosił się do księdza kardynała Józefa Ratzingera z taką wdzięcznością, a jednocześnie widać było taką bezpośredniość, taką przyjaźń. I ona trwała, można powiedzieć, do samego początku, chociaż nigdy Ojciec Święty nie powiedział, czy nie wskazał, powiedział, takie byłoby moje życzenie, chciałbym, żeby on był moim następcą. O swoim następcy Ojciec Święty nigdy nie mówił, nigdy o tych rzeczach nie wspominał. Ale ksiądz arcybiskup chciał, znaczy miał takie ciche chyba przekonanie, czy nadzieję, że po Janie Pawle II będzie właśnie ten kardynał Ratzinger papieżem. Tak, ja tylko tak patrzyłem po ludzku i tutaj z tego małego środowiska watykańskiego i tak uważałem, że to byłby najlepszy papież, dlatego że przez tyle lat był blisko świętego Jana Pawła II. Mógł wiele rzeczy też właśnie zaczerpnąć, tak jak Jan Paweł II od kardynała Wyszyńskiego, a jednocześnie wiedzieliśmy, że to człowiek wielkiej kultury, wielkiego też takiego pokroju, wielkim teologiem i on będzie tak właśnie spokojnie, można powiedzieć, kontynuował pontyfikat świętego Jana Pawła II. Pytam dlatego o to, ponieważ ksiądz arcybiskup jest sekretarzem dwóch papieży. Był, jest oczywiście w naszej pamięci, jako taki pewnie pozostanie, jako pierwszy Polak w historii, tak się złożyło i po Janie Pawle II, po jego śmierci, no chwilę potem stało się tak, że został ksiądz arcybiskup znowu do Watykanu wezwany, spakowany właściwie, miał inne plany i się okazało, że jednak nie, to wszystko trzeba odłożyć. No i kolejny raz w innym oczywiście składzie osobowym, bo inny Ojciec Święty, ale jednak w tym samym miejscu podjął posługę przy drugim papieżu, już Benedykcie XVI. Jakie to były te pierwsze wrażenia tych dni? Tak, to prawda. Już byłem z księdzem kardynałem Jaworskim w drodze na lotnisko, kiedy właśnie powiadomiono mnie, że jutro mam się zgłosić do sekretarza Ojca Świętego Benedykta XVI z pewnością, że zaproponuje mi, abym przyjął posługę u jego boku. I tak się stało. Nie było to dla mnie takie bardzo proste i łatwe, bo musiałem powrócić do tego domu, z którego ktoś bardzo bliski mi odszedł, ale taka właśnie ta dobroć, takie ciepło i taka serdeczność, która promieniowała od Ojca Świętego Benedykta XVI, można powiedzieć, ukoiła ten mój ból, który pozostał jeszcze przez jakiś czas. Może i on trwał dłużej z tego powodu, że właśnie chodziłem po tych samych miejscach, gdzie właśnie wcześniej przebywał Jan Paweł II, ale można powiedzieć, aż za bardzo wielka nawrażliwość Ojca Świętego Benedykta XVI jakoś coraz szybciej, można powiedzieć, ukoiła tę moją rozłąkę z
z Janem Pawłem II, bo Ojciec Święty Benedykt XVI często mnie pytał, jak tutaj wyglądało życie, jak zachowywał się Ojciec Święty Jan Paweł II, co mówił, i tak bardzo właśnie chciał wejść w ten klimat, chociaż znał go, myślę, dość dobrze, ale jeszcze bardziej chciał bliżej poznać. Pamiętam, że kiedyś się mnie pytał, czy Ojciec Święty Jan Paweł II zawsze chodził w sutannie. Ja powiedziałem, tak, Ojciec Święty, zawsze. I Ojciec Święty, o tym nawet Ojciec Święty Benedykt XVI napisał w jednej ze swoich książek, że Mietek mi powiedział, żebym też chodził w sutannie, bo Jan Paweł II zawsze chodził w sutannie. Też bardzo pięknie pisze, mówi papież Benedykt XVI o księdzu arcybiskupie. Tu mam taki cytat, sobie nawet przygotowałem. Tak określa posługę i życie księdza arcybiskupa jako sekretarza. Oddany współpracownik, zawsze gotowy do pomocy, dyspozycyjny, miał w sobie wiele pokory w sprawowaniu obowiązków sekretarza i pozostaje prawie niewidoczny dla ludzi. Czy tak by ksiądz arcybiskup opisał tą swoją posługę przy Ojcu Świętym z Polski i tym z Niemiec? Trudno mi tak mówić, prawda, o sobie. Natomiast tak jak wiemy, sekretarze to są tacy ludzie, którzy są w cieniu Ojca Świętego, którzy mają tylko pomóc mu, aby jego codzienna posługa była spełniona jak najlepiej, żeby miał wszystko pod ręką, żeby nie musiał się martwić o takie proste rzeczy. I tutaj staraliśmy się zawsze właśnie w ten sposób postępować, pracować, zachowywać się, by nigdy jakiegoś cienia takiego naszego niewłaściwego zachowania, postawy czy słowa padały też właśnie w stronę Ojca Świętego. Że nie ma dobrych sekretarzy, że nie ma życzliwych sekretarzy, ale właśnie staraliśmy się, żeby jak przynajmniej w cząstkę mieć w sobie z tego, co mieli właśnie nasi papieże, czy Jan Paweł II, czy Ojciec Święty Benedykt XVI. Jak słucham księdza arcybiskupa, to zawsze mam wrażenie, że mówiąc o Ojcu Świętym Janie Pawle II, jest taka tęsknota w głosie, radość, którą też myślę możemy dostrzec, ale i wzruszenie. Pytanie mam takie jeszcze do księdza arcybiskupa. Co osobiście zawdzięcza księdza arcybiskup papieżowi z Polski? Czego nauczył Ojciec Święty osobiście, tak bardzo może w takim wymiarze właśnie waszej relacji, tej ojcowskiej, o której też mówi księdza arcybiskup w innych miejscach? Co mu zawdzięcza jako człowiek, kapłan, biskup dziś posługujący we Lwowie? My wiemy, że że Jan Paweł II dziś już jest święty, jest dla nas orędownikiem, jest patronem. Ale to nie jest święty z jakichś poprzednich wieków, tak jak święty Franciszek czy święty Antoni, ale to jest ten święty, z którym żyło się, z którym się spotykało, czyli była ta więź właśnie taka ludzka i dlatego jeszcze ona w dalszym ciągu trwa, chociaż teraz wierzę w świętych obcowanie, wierzę, że jest moim takim orędownikiem, ale jednak po ludzku odzywają się te wszystkie i wspomnienia, i te dobre, i te czasami może trudne, bolesne właśnie przeżywania, też cierpienia Ojca Świętego i stąd właśnie to takie wzruszenie. Natomiast od Jana Pawła II można było się wiele nauczyć pod każdym względem i właśnie bycia przede wszystkim człowiekiem, bycia kapłanem, bycia odpowiedzialnym za swoje powołanie, za swoją misję, którą Pan Bóg nam powierzył, takiej odpowiedzialności, takiego też szerszego spojrzenia na życie Kościoła, na życie świata, a przede wszystkim takiego głębokiego zawierzenia i opatrzności Bożej. Tego uczył nas święty Jan Paweł II. Mam nadzieję, że coś także i z tego zaczerpnąłem dla siebie i tutaj mi towarzyszy w mojej teraz posłudze tutaj pasterskiej archidiecezji lwowskiej. Jak rozumie właśnie były sekretarz Ojca Świętego Jana Pawła II i potem kolejnego papieża dzisiaj swoją rolę, swoje miejsce w tej takiej medialnej trochę przestrzeni, także takiej przestrzeni publicznej, jako kogoś, kto myślę, że ma cały czas promować, pokazywać dzieło, spuściznę
Jana Pawła II. Jak to zrobić, żeby tego nie utracić, bo wydaje mi się, to już tak trochę może osobiste wątki poruszam, ale że trochę tracimy dzisiaj niestety z tego nauczania Jana Pawła II jako społeczeństwo polskie, jako społeczeństwo na świecie, Kościół, szeroko pojęty oczywiście, z tego, czego on nas nauczył. Jak to uchwycić i jaką rolę widzi ksiądz arcybiskup dzisiaj jako były jego sekretarz? Ojciec Święty Jan Paweł II już na początku swojego pontyfikatu powiedział nam, żebyśmy się nie lękali. I tutaj był bardzo odważny. Widzieliśmy, że jednak współczesny świat bał się tego odważnego Piotra naszych czasów. I przeżyliśmy wszyscy 13 maja 1981 rok. Głos proroka naszych czasów miał być uciszony. Czyli nie wszyscy chcieli słyszeć prawdę o sobie, prawdę o Bogu, o prawdziwych wartościach. I dlatego też myśmy, ja tak samo w moim posługiwaniu powinienem nastawać w porę i nie w porę, nie zawsze tylko przypodobać się ludziom, bo my jako kapłani, jako biskupi jesteśmy odpowiedzialni, będziemy rozliczani z tego, czyśmy głosili prawdę, czyśmy nie zaniedbali swojej posługi i czy byliśmy odważni właśnie w przeciwstawianiu się złu. I tutaj do tego zobowiązuje nas ta misja apostolska, bo od nas właśnie zależy także i doprowadzenie ludzi do poznania bliżej Pana Boga i także do ich zbawienia. Pytam dlatego, bo żyjemy w kontekście i pandemii, która nas ogranicza w jakiś sposób, nowych doświadczeń na skalę globalną, także różnych manifestacji, demonstracji, nie wchodząc w szczegóły. Natomiast czy istnieje w tym, co widzimy, co przeżywamy, zdaniem księdza arcybiskupa, pokolenie Jana Pawła II? Trudne może pytanie, ale postawiłem je. Tutaj właśnie będąc na pogrzebie księdza biskupa Jana Niemca na mszy świętej pogrzebowej w jego rodzinnej parafii, bo zostanie pochowany tutaj w katedrze diecezji kamieniecko-podolskiej. Jeden z biskupów powiedział, że jednak nie powinniśmy właśnie się lękać, bo to jest nasza młodzież, to są dzieci Kościoła, które niedawno były u bierzmowania, czy chodziły na oazę, na spotkania katechetyczne. Ale to jest znikomy procent. Oni są tylko tak tutaj nagłaśniani w telewizji. Jednak powinniśmy ciągle nawoływać i ciągle ukazywać, gdzie jest prawda, gdzie są prawdziwe wartości, nie lękać się. I mimo właśnie tych ograniczeń zawsze przypominać, że tutaj, żeby kształtować swoje życie, swoją wiarę, umacniać, możemy właśnie poprzez obecność w Kościele, poprzez życie sakramentalne, żeby ta pandemia nie oddaliła nas od Pana Boga, żebyśmy się nie stali oziębi, ale tylko gdy nadejdzie, nastanie pora, z powrotem wrócili do Kościoła. Czy w miejscu, w którym ksiądz posługuje, ksiądz arcybiskup we Lwowie, jest kult oddawana cześć papieżowi, któremu tyle lat służył wiernie księdz arcybiskup w Watykanie? Czy jest obecny w świadomości Ukraińców papież? Tak, bo nie tylko właśnie tu w Kościele Rzymskokatolickim, gdzie podstawę, fundament stanowili czy stanowią wierni pochodzenia polskiego, ale także i w Kościele, można powiedzieć, ukraińskiej, grekokatolickiej cerkwi, a także wielu sympatyków w prawosławnej cerkwi. Ojciec Święty tę więź ze sobą, taką przybliżył się do tego narodu poprzez jego pielgrzymkę w 2001 roku. I nie tylko w naszym Kościele jest wiele osób, wiele biskupów prosi o relikwie. Jest wiele także parków jego imieniem, ulic, wiele dzisiaj statuł stawianych przed Kościołem. Także Kościół w Zaporożu czeka, żebym właśnie przyjechał i pobłogosławił pomnik świętego Jana Pawła II przed Kościołem i też aleje imienia Jana Pawła II. Także tutaj Jan Paweł II jest
nadal żywy w myślach i w sercach mieszkańców Ukrainy. Czy jakieś, już na koniec naszego spotkania, przesłanie, jakieś słowo, jakiś fragment nauczania Jana Pawła II, zdaniem księdza arcybiskupa, na te dzisiejsze czasy byłby do wyartykułowania bardziej tak no, mocno, czy jakiś pasus może z jego życia, jakiś przykład, który nam jest bardzo potrzebny, a o którym arcybiskup wie, że to jest to, czego szukamy dzisiaj jako ludzie trochę pogubieni w tym świecie współczesnym, w którym żyjemy. To wielkie zaufanie opatrzności Bożej, otwarcie się na działanie Ducha Świętego, o czym mówił święty Jan Paweł II, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. I te słowa, nie lękajcie się, one są ciągle aktualne, bo my jesteśmy ludźmi wiary, jesteśmy dziećmi Bożymi i nic nas tutaj nie powinno trwożyć, lękać. Powinniśmy walczyć o życie, powinniśmy walczyć o to, aby zabezpieczyć środki materialne do rozwoju, do życia, żeby mieć godne warunki życia w rodzinach, pracę, ale jednak one nie powinny nam przesłaniać tego ostatecznego celu, jakim jest zbawienie nas i spotkanie z Chrystusem, o którym tak pięknie właśnie swoim śmiercią zaświadczył Jan Paweł II, że odszedł do domu Ojca z takim wielkim spokojem i pokojem. Dziękuję za ten czas spędzony z nami, księże arcybiskupie. Myślę, że to przesłanie, te słowa na koniec będą zachętą też dla każdego odbiorcy tego materiału, tego naszego wywiadu księdza arcybiskupem, żeby bez lęku, ale z zaufaniem Panu Bogu i na wzór Jana Pawła II przeżywać każdy dzień swojego życia, mimo trudności, wyzwań, które napotykamy w naszym codziennym życiu, bo taki jest świat złożony, ale Pan Bóg na pewno jest tym, który nas zawsze prowadzi bezpieczną, właściwą drogą do zbawienia, tak jak Jana Pawła II do świętości, w co myślę wierzymy mocno jako Kościół i na Ukrainie, Kościół w Polsce, bo wszyscy jednego Boga wyznajemy, jednego Boga chcemy odszukać, odnaleźć w naszym życiu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za spotkanie, księże arcybiskupie. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam wszystkiego. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Pozdrawiamy cały Kościół zaprzyjaźniony, którą przewodzi się arcybiskup we Lwowie. Przypomnę, że moim gościem i Państwa gościem był ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, sekretarz dwóch papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. Za ten czas, wywiad bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję również. Na Panem Bogiem.